z dziesiątką nie wyszedł. Nie, jest z dziesiątką Massa właśnie, z numerem 0-0, bo miał 22, ale jest kilku, no bo oba zespoły mają kłopoty. Wiadomo, że Kaspars Berzins, 37-letni Łotysz, no to raczej już końcówka jego kariery. Łotysz kapitalnie zaczął inaczej funkcjonować, również w Lidze Mistrzów awansował z pierwszego miejsca do kolejnej rundy. Na Łotysz tutaj pokazuje, jak fantastycznie wyszkolonym jest. Ktoś z Państwa nie słyszał o tym spotkaniu. Na 8 minut przed zakończeniem tego meczu goście z Szole prowadzili 21 punktów. Niemożliwe, ale jednak stało się. Dobrze dla koszykówki, tylko francuskie, ale w ogóle, że takie mecze się zdarzają, że właśnie można odrabiać te straty, wiedzieć, wspominać takie na przykład spotkanie, że można odrobić taką dużą różnicę. Czyli nie można spoczywać na laurach wysoko prowadząc, ani poddawać się, kiedy już ta przewaga. Walka o play-offy, walka o utrzymanie. Pięknie, zwróćmy uwagę, jak przyspieszył kapitalnie Markus Kin. Jak wyny Łotysz, Kaspars Berzins, 2-12, 37-latka. Ładne punkty w ciele tego klubu. Zdecydowali się na oddanie, odsprzedanie kontraktu właśnie zespołowi z Strasburga. Tak, i Traore to trzeci gracz kontuzjowany, dlatego też Vincent Collet sprowadził dwóch zawodników, którzy kwarty. Ta końcówka tej kwarty wyrównana. Widzimy remis po 20. Waters za 3 też trafia. Niesamowite, jak dzisiaj jest Nikowi w meczach Ligi Francuskiej. Z numerem 15 również na parkiecie Hojufat. A tu Kin, kapitalne kolejne rzuty wolne, które będzie wykonywał Łotysz. Że będzie przekazanie, to ponad 40 cm różnicy, jeżeli chodzi o wzrost tych panów. Ale kapitalnie, było podwojenie. Chyba jakiś tam może problem, ale no przecież z taką ręką, zwróćmy uwagę, co wyprawia ten gracz. Markus Kin sam rozmontował gospodarzy, pomimo tego, że grają bez trzeciego strzelca swojej drużyny. Mowa tutaj o amerykańskim graczu Lansdowne. Świetnie sobie radzą do tej pory. Uwaga graczy Luka Bankiego. Waters świetnie rozpoczął, od 8 pierwszych punktów zdobył, a teraz też ta kwarta. Kapitalny ten pojedynek dwóch graczy z numerem 3 w białym koszulce i z numerem 51, nie mierzący 180 cm, ale niektórzy mówią, że nie ma 180 cm. Markus, nie przepraszam, Tremont Waters. Konate za 3, ale dotyka siatki tylko piłka. A w kontrze wykorzystali to, że kurunty metrów wzrostu, ponad 25 cm różnicy. Wembanyama, ale pięknie przełożył z prawej do lewej ręki piłkę i pierwsze punkty tego zawodnika w drugiej części meczu. 18,8, taka jest średnia, 85 w ręce przeciwnika. Waters z Kinem, 1-1. Si za 3. Nie, chyba nie, tak mi się wydawało, a jednak piłka za 3 niecelnie. Kin. A jednak piłka wpada do kosza po rzucie włoski, który ma doświadczenie, 4 sezony prowadził zespoły euroligowe. No i teraz, jako że dyrektorem jest, ach, pięknie za 3, ktoś tam krzyknął chyba. Świetna akcja w defensywie i w ofensywie. Berzins wszedł w trzeciej kwarcie, w drugiej opisał się udaną akcją, rzutem celnym za 3 punkty. Niesamowity jest Kin, bardzo blisko. Dwukrotnie, kapitalnie teraz w defensywie. Młody Francuz, a tu faulowany był Waters.
Lacombe miał otwartą pozycję za słowa też Duranta, który o tym mówił, widząc go przecież z Paryża. Tam pojechał, rozegrał spotkania, w których się zaprezentował fantastycznie w obu meczach. Ponad 30... Spokojnie, bardzo spokojnie i skutecznie, co najważniejsze. Nadal nie faulują, a teraz już muszą, bo będą grać do końca gracze podopieczni Luka Bankiego. Czternasty Kina. Za chwilę może być 24. Nie zbijałem Baniama.